Siemanko, witamy na kanale BetClick. Ja się nazywam Adam Lewicki, ze mną Kickster. Siemka. Siemanko, cześć. Jak nastawienie przed drugą rundą? Jak wrażenia po pierwszej rundzie w Słomczynie u Ciebie? Cóż, walczymy o mistrza, walczymy o generalkę. Konkurencja rośnie. Chłopacy Ino i Fusialka też wszyscy treningi porobili, więc wszyscy tutaj mają chęć zwycięstwa. Także poziom się bardzo wyrównał. Dzisiaj też jest trasa troszkę łatwiejsza, uważam, niż była w Słomczynie. Także zobaczymy, jak będzie. No ja walczę o to, żeby tutaj udowodnić coś, ale co będzie, zobaczymy, to jest sport, wszystko może się wydarzyć, także po prostu jadę po swoje. Są dwie próby tym razem, także też szanse są bardziej wyrównane, nawet jak się jakiś błąd mały popełni, to można to w drugim przejeździe poprawić i ciśniemy po prostu. Tak twoim okiem, kto zrobił największy progres, patrząc po treningach i po poprzedniej edycji, kto zrobił w ten niecały miesiąc największy progres? Widzowie pewnie to słyszą. Chyba wygrał po prostu i dlatego się bardzo cieszy. A jak nie, to może agresję swoją wywołuje, tak? Uważam w ogóle Kamil Szymczak jest dla mnie totalnie czarnym koniem, który nie tylko zrobił teraz w miesiąc progres, tylko w ogóle zrobił progres od poprzednich w ogóle zeszłorocznych edycji Speed Games, bo to jest osoba tak naprawdę w ogóle niezwiązana z motoryzacją, nie testuje samochodów i tak dalej, a naprawdę feeling samochodu, to jak on prowadzi auto, w ogóle w drifcie sobie radzi, dla mnie to jest absolutnie top of the top, jeśli chodzi tutaj o zawodników, którzy od osoby, która się w zasadzie no, interesowała motoryzacją mało, do osoby, która no, na Słomczynie trzecie miejsce tutaj w treningach bardzo dobrze mu poszło, tu jest największy progres, uważam. Mhm. Gorący temat, ostatnio opublikowany przez Ciebie filmik o kradzieży właśnie z samochodu. Rozmawiałem z Saszą, jak to jest bardzo drażliwy temat i jak warto mocno się zabezpieczać. Widziałem, że gigantyczną dyskusję wywołał w ogóle twój materiał. Tak, 2137 komentarzy było, widziałem i naprawdę no jest to ciężki kawałek chleba, może tak, ale no też nie będę narzekał, że mam wypożyczalnię samochodów i kanał. I że to jakby się nie spina, że to jest coś złego. Natomiast jest to biznes, który uważałem na początku, jak sobie wymyślałem w ogóle ideę całą, że z takimi klientami nie będę miał do czynienia. No niestety życie jest brutalne i świat nie jest kolorowy, więc szczęście w nieszczęściu, że no, zakończyło się dobrze i trafiliśmy, uważam, troszkę na amatorów, bo gdyby to była naprawdę ekipa no z krwi i kości, to uważam, że tego samochodu już byśmy o tej północy już nie mieli dawno. Natomiast no dobrze, że szczęście w nieszczęściu, jeszcze mogłem przez pryzmat tego opowiadać o innych, równie uważam, ciekawych sytuacjach, więc naprawdę jak ktoś poleca, znaczy jak ktoś biznesy zaczyna swoje, no to na pewno niech wypożyczanie samochodów będzie gdzieś tam na końcu, bo jest to naprawdę trudne w ogóle zebrać te samochody, a później jeszcze tego to pilnować. Myślę, że z perspektywy czasu już uważam, że handel autami, sprowadzanie samochodów jest o wiele prostszym i chyba nawet bardziej dochodowym biznesem niż wynajem. Ciężki kawałek chleba. Ja Ci życzę dzisiaj dobrej zabawy przede wszystkim i powodzenia na torze. To nie dziękuję za powodzenia, zabawa będzie na pewno najlepsza. Dzięki.